witam Was serdecznie z tej strony Jelkowy. W dzisiejszym odcinku chciałbym Wam powiedzieć na temat nowinek, ciekawostek oraz eventów w miesiącu nadchodzącym, jakim jest luty. Jednak będziemy wracać do comiesięcznego przeglądu i różnych takich rzeczy związanych z Pokémon Go. Do tego jeszcze chciałbym wspomnieć też o Q&A, które pojawiło się na moim kanale. Odpowiedź na Q&A będę nagrywał w przyszłym tygodniu z racji tego, że no po prostu mam bardzo dużo zajęć. Muszę to nagrać, bo już jest bardzo dużo pytań i myślę, że będę rozdzielał to na dwa etapy, dwie części. Z racji tego, że pytania są, odpowiedź na te pytania będę musiał skonstruować na pewno w kilku zdaniach. W pierwszej części oczywiście nagram te łatwiejsze pytania, które będą oczywiście takie szybkie, no a w drugiej części już będziemy się rozwodzić nad pytaniami złożonymi, które oczywiście zadaliście mi w komentarzach. Oczywiście możecie również dodawać nowe pytania i pod filmem Jarkowy Vlog pierwszy Q&A. A my wracamy do naszego filmu Pokémon Go. Co mamy w lutym? Pierwszą informacją, jaką Wam podam, to jest to Research Breakdown. Pokémon, jaki będzie w czasie Research Breakdown? Od 1 lutego od godziny 22 do 1 marca do godziny 22. Nagrodą za stemple będzie Espur i oczywiście będzie on możliwy w wariancie Shiny. Jako część bonusów sezonowych w tym w lutym otrzymamy zwiększoną ilość XL Candy z wykluwanych jajek oraz dwa razy expa za wykluwanie jajek. W sklepie gry oczywiście pojawiać się będą dalej cotygodniowe paczki za jednego coina. Każdego poniedziałku będziemy mogli odebrać oczywiście z boxa Remote Ride Passa i z innymi przedmiotami. Rajdy tieru 5, to co nas najbardziej obchodzi, jest to Regirock z atakiem Earthquake. Od 1 lutego do 9 pojawi się ten Pokémon. Później będzie Registeel z atakami Zapkanon i on będzie od 9 lutego do 16 i potem wchodzą już Deoxysy, więc w pierwszej kolejności wchodzi Deoxys w wersji normalnej, on będzie od 16 do 19 lutego, potem będzie Deoxys w wersji atak, czyli od 19 do 22 lutego, później będzie Deoxys Defense od 22 do 25 lutego, no i na samym końcu będzie Deoxys Speed od 25 do 1 marca. Wszystkie formy Deoxys będą tym razem dostępne w wariancie Shiny, więc to będzie całkiem taka gratka dla nas. Będziemy mogli sobie złapać właśnie w wersji Shiny. W trakcie Johto Tour od godziny 9 do 21.30 w rajdach poziomu 5 zobaczymy Raikou, Entei, Suicune, Lugia oraz Ho-Oh. Deoxys na ten czas zniknie z rajdów. No i przechodzimy do Mega Rajdów. Mega Handlum od 1 do 15 lutego oraz Mega Ampharos od 15 do 1 marca. Każdej środy oczywiście od 18 do 19 odbędzie się Ride Hour z aktualnie obecnym w rajdach legendarnym Pokémonem. 2 lutego Regirock, 9 lutego Registeel, 16 lutego Deoxys, wersja normalna, i 23 lutego Deoxys wersja defensywna. Pokémon Spotlight Hour, czyli w każdy wtorek o godzinie 18 będziemy mieli oczywiście Spotlight Hour z wybranym Pokémonem, więc od 1 lutego Pokémonem, który będzie na Spotlight Hour, będzie Litheo i dwa razy expa za ewoluowanie Pokémonów. Później będzie 8 lutego Spritzy i dwa razy Stardust za łapanie Pokémonów. 15 lutego będzie Koffing i dwa razy expa za łapanie Pokémonów. I 22 lutego Voltorb i dwa razy Candy za łapanie Pokémonów. I przechodzimy teraz do wydarzeń i aktualizacji. I pierwszym wydarzeniem, które chcę wspomnieć, jest to Community Day. I Community Day będzie się odbywało 12 lutego, czyli Hoppip Community Day. Jeżeli chodzi o ten temat Community Day, ja po prostu nagram osobny materiał, w którym opowiem o wszystkich szczegółach tego eventu, dokładnie jak, co i gdzie. I teraz zaczynamy drugi event, jest to Księżycowy Nowy Rok, czyli zacznie się on od 1 lutego i będzie trwał do 7 lutego. I oczywiście trzecim eventem, które chcę powiedzieć, jest to są to walentynki. I one będą trwały od 10 lutego do 14 lutego. W trakcie eventu ma zadebiutować nowa rodzina ewolucyjnych
Pokémonów typu baśniowego. I czwarty event poprzedzający Go Tour Johto od 18 do 25 lutego. Event ma nas przygotować na Go Tour i skupiać się wokół Pokéboli. Pokémon Go Tour Johto odbędzie się 26 lutego od godziny 9 do 21. Event będzie punktem kulminacyjnym całego miesiąca. I oczywiście na temat Pokémon Go Tour Johto nagram osobny materiał. Myślę, że połączę go razem z Community Day, więc tam powiem więcej szczegółów na ten temat. I na ten moment to są wszystkie informacje, które chciałbym Wam przekazać w tym materiale. Oczywiście, jeżeli coś się pojawi, to myślę, że szybciutko sobie nagramy kolejny materiał. Teraz ja z Wami będę się żegnał i oczywiście zachęcam Was do tego, żebyście zostawiali subskrypcje oraz lajki, a do tego piszcie również komentarze, byśmy mogli sobie podyskutować na temat Pokémon Go właśnie w następnych odcinkach. Jeżeli macie coś do napisania, jeżeli macie jakieś życzenia, oczywiście również piszcie w komentarzach. To by było na tyle. Ja się z Wami żegnam. Dzięki za oglądanie. Cześć!